Witam po krótkiej przerwie. Dzisiaj idziemy na statek Abysma Gale. A wszystko to za sprawą dwóch, prawda, głosujących w komentarzach. Był to Dark Wilk i Denero.pl. Jednogłośnie zdecydowali, że chcą zobaczyć statek. Co prawda chyba Dark Wilk się wahał między Cytadelą a statkiem, ale w Cytadeli nie ma zombie, na statku są, więc idziemy na statek. Także hip hip hura. Tym razem już, chociaż w sumie nie wiem dlaczego, ale sfilmuję moją bieganinę po mieście. Idziemy do doków. Dzień dobry, panowie hamerzy. Dzień dobry. Evening. Aha. This will be short and sweet. Nie, nie będzie. Oto zastosowanie strzały gazowej, tej mchowej. Jest to drugie zastosowanie tej strzały. Działa trochę jak bomba błyskowa. Gościu przez chwilę jest unieruchomiony. Z drogi. No, jakbyś, jeżeli nie chcecie, żebym filmował przejścia między różnymi lokacjami, bo, że tak powiem, no to też powiedzcie, bo to miasto to jest ciągle to samo, tylko trzeba biegać tutaj z powrotem. Chociaż no to też jest swojego rodzaju urok tej gry. O kurde. Idzie strażnik. Akurat teraz. No jasno, że nic nie widziałeś. Idź stąd. O właśnie. Garrot ciągle coś trzyma w ręku, więc przez chwilę będziemy szli jak zwykły obywatel. Garrot, czemu... Czemu ty się, Garrot, czaisz ciągle? Idziemy sobie przez miasto. Pamiętam, jak grałem pierwszy raz, właśnie rabowałem ludzi i okradałem ich chałupy. Tego gościa okradłem, co tutaj stoi z rybami. I efekt był taki, że później, jak się pokazałem na mieście, to ktokolwiek by mnie zobaczył, to uciekał przerażony i wołał strażników. Także to właśnie dlaczego właśnie nie kradnę ludzi. Nie okradam ludzi na mieście. A, przepraszam, tego gościa wcześniej też potraktowałem właśnie strzałą mchową. Zacząłem nieostrożnie, kurczę, biegać. Sure are a lot of them. What?
zombies. Yeah, they came from that ship, poor bastards. The Abysmal Gale. Good day. And call me crazy, but ain't they a bit more riled up than normal? They're just a bit on the testy side, you know? Grumpy 'cause they're wet. Idiot. Wet or dry, zombies don't care. Oh, like you're an expert. Anyway, don't worry. If one of them gets you, I'll be happy to cut your leg off, or whatever it is you're supposed to do. You taffer. You only cut off my leg if that's where one of them gets me. See? Otherwise, there's no point. All right, don't get so mad. I'm just saying I'd help you out in a pinch. That's all. Well, it makes me mad that I got to explain these things all the time. Właśnie była mądra. No i witamy na statku. Przed nami pierwszy przedstawiciel gatunku zombie. What happened here? Maybe there's something in the ship's manifest. The captain's log. Rzucimy w niego wodą święconą, chociaż nigdy nie byłem dobry w rzucaniu wodą święconą. Także rzucanie wodą święconą jest. O! Wdepnął w kałużę wody święconej i zmarł. Trzeba uważać, bo oni czasami leżą na podłodze po prostu, można w nich wdepnąć, a on wtedy wstaje z nienacka i robi takie bigaboo. Nie mamy już wody święconej. Fajny. Żygniemy go sztyletem przy najbliższej okazji w plecy, żebyście zobaczyli, jakie sztylet ma zastosowanie. Tak, tak działa sztylet. Po prostu uśpiliśmy zombiego. Ale jeżeli do niego podejdziemy, to on wstanie. Młot. Można się spodziewać, że tu byli jacyś hamerzy. Oczywiście czytamy na podglądzie. Dużo książek. Nic więcej nie ma ciekawego. Głową mu weszło. Pod dywan. Rzućmy mu bombę błyskową. Patrzcie, co się dzieje. Dobra. Jesteśmy na statku. Ale nie przejdę go teraz. Tylko w następnym odcinku.